Służba zdrowia to temat, z którym mierzy się każdy kandydat. A ile tam jest święte? Grzegorz Napieralski swój program zdrowotny przedstawił na placu budowy warszawskiego szpitala. Zdrowie jest bezcenne. Zdrowie musi być za darmo. I tym konferencja by się skończyła, gdyby nie przechodząca kobieta. Jestem szary człowiek, chodzący tu i tam i do szpitala. Pan niech mówi konkretnie. Jak pan sobie wyobraża podlepszenie bez podwyższenia jakości usług, bez podwyższenia składki? Ja chciałbym, żeby ci, którzy zarządzają, czyli państwo, szpitalami, wymagali od tego, aby w szpitalach właśnie byli dobrzy dyrektorzy. Proszę mówić nam konkretami, bo to, że hasełko, że potrzebne są przedszkola i szpitale, to my wszyscy wiemy. Finanse i pieniądze muszą być z budżetu państwa, z żadnego innego źródła. Dobrze, ale skąd pan weźmie tą dużą dawkę pieniędzy? Tego Grzegorz Napieralski nie powiedział. Możemy jechać na kolejny spotkanie, naprawdę. Nie miał też czasu, by dalej rozmawiać. To pokazuje, że debat o programach brakuje.